Nie byłabym sobą, gdybym nie pytała o kwestie związane z wykluczeniem transportowym. Takie sformułowanie w tym raporcie nie pada. Mamy tam dużo oczywiście podjętych kwestii związanych na przykład z dojazdem osób na głosowanie, kwestie jakości transportu dla osób z niepełnosprawnościami czy osób chorych, dyskryminacje na przykład doktorantów i to, w jaki sposób mogą uzyskać zniżkę. Ale pytam o to, ponieważ pan rzecznik w 2021 roku upominał się o dostęp do transportu publicznego dla mieszkańców małych miejscowości, dla mieszkańców wsi. Informacja, odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury wtedy brzmiała: nie będzie wprowadzonych żadnych nowych regulacji. I mam pytanie do pana rzecznika, czy pan rzecznik w tym roku o mieszkańców małych miejscowości upominał się tak jak kilka lat temu, a jeżeli nie, to czy upomni się o prawa tych osób, które dostępu do transportu publicznego nie mają? Dziękuję. W tamtym roku zainicjowałem z moimi współpracownikami pracę nad raportem dotyczącym dostępności usług społecznych w gminach wiejskich. Ten raport już jest na moim biurku na kilkaset stron i on między innymi odnosi się do tej kwestii, którą pani poseł pytała. Ten raport w najbliższych tygodniach ujrzy światło dzienne.